witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na przejażdżkę ulicami Zabrza. Pojedziecie ze mną zatankować auto na jedną ze stacji paliw, którą sobie już od jakiegoś czasu upatrzyłem, będąc tu w okolicy. Mimo tego, że nie ma szybkiej pompy do ciężarówek, to jej dystrybutory z lewej i z prawej strony stoją na tyle blisko, że mogę tankować z dwóch naraz do lewego i do prawego zbiornika, więc jakiś to jest zawsze kompromis i właśnie tam sobie jeżdżę, będąc tutaj na wylocie w kierunku do Łodzi, czyli w kierunku okolic A1, 88 i tak dalej. To jedziemy, nie? Jedziemy. Będzie tam mi pomagać. Jasne, że będzie. 100 metrów, trzymaj się lewej strony. Wiadomo. Nagraliśmy wyprzedzanie na przejściu, pan z Gdańska, pozdrawiamy. Ale jestem wrednym chujem, ja pierdolę. Już mu wytknąłem, teraz mi będą wytykać. No, pewnie też robię błędów od chuja, ale łatwiej kogoś krytykować, siebie tam chuj, nie? Nieważne.
zaraz wytkniecie, dlaczego jadę prosto z pasa do skrętu w prawo, ale tutaj zbliżając się do osi jezdni, do tego pasa, do jazdy na wprost, no to jest kurwa tak nierówno, tak obłędnie telepię, ja wypierdolę cały ładunek, więc jest środek nocy, w dzień to inaczej przejeżdżam. Znaczy w dzień normalnie, ale o tak w nocy jak nie ma żadnego ruchu, to nikt za mną, nikt przede mną, nikogo praktycznie nie blokuje. Trzymam się lewym kołem szyny tramwajowej i w miarę na tej szynie chciałbym pozostać, bo jak kurwa wyjadę z tej szyny, to naprawdę tutaj się dzieje. Może kiedyś naprawię ten odcinek. Ulica Wolności, tak? Chuj, nie wiem, nie będę łaźnić. Wolność to tutaj szpilki i śruby, nakrętki kół kurwa mają. Dostają wolności, bo się odkręcają i spierdalają z piasty. Poszło, chyba mi się tak zdaje, że równiej niż kiedyś. Za 100 metrów skręć w prawo. Każdy was spędzony oczami wyobraźni już na tą stację wjeżdża. No i o tu właśnie, ustawiam się na środku bezczelnie. I idę tankować dwa kotły naraz.